Przy mikrofonie Mateusz Bożek, dobry wieczór, witam Państwa. Audycja Jak było naprawdę. Dzisiaj pod lupę weźmiemy serial z tego roku, który zdobył ponad 20 nagród, a do kolejnych 9 był nominowany. On bije rekordy popularności w Polsce i na całym świecie i zbiera też bardzo dobre opinie wśród krytyków. Mowa oczywiście o Szogunie Rachel Kondo i Justina Marksa. Ten serial cofa nas do Japonii przełomu XVI i XVII wieku. Poznajemy angielskiego marynarza Johna Blackthorna, którego statek rozbija się na plażach Japonii. Dostaje się wkrótce na dwór pana Toranagi, jednego z najpotężniejszych lordów w kraju, i wkrótce staje się jego doradcą, aż wreszcie trafia w wir lokalnej polityki i walki o władzę w kraju. To oczywiście adaptacja książki Jamesa Clavella o dokładnie tym samym tytule. Zdaniem wielu to najlepsza adaptacja tej powieści. Ale czy ten serial dobrze oddaje realia tamtych czasów? O tym porozmawiam z moim gościem, doktorem Jakubem Karpolukiem z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Dobry wieczór, witam. Dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie. Przyznam panu szczerze, obejrzałem ten serial 2 razy i no po prostu byłem zachwycony. Ten serial jest moim zdaniem zrobiony świetnie. No oczywiście, w swojej kategorii wygrywa, jeżeli chodzi o inscenizację, też utrzymywanie odpowiedniego tempa tej narracji. Mimo tego, że nie ma tam wielu scen bitewnych i tak dalej, to jest nam dozowane tak odpowiednio, no ale to napięcie takie stricte związane z narracją audiowizualną, suspense jest. No ale to dopiero pierwszy sezon, zobaczymy co będzie później. Dopiero pierwszy sezon, no tak, no w drugim spodziewamy się, że nastąpi konfrontacja. Chyba tak. Wszystko do tego prowadzi, historyczna bitwa zapewne, bo to chodzi o bitwę pod Sekigaharą z 1603 roku, która zdecydowała o nowym porządku politycznym Japonii w zasadzie. Umożliwiła Tokugawie Ieyasu, czyli naszemu panu Toranadze, ustanowienie nowego reżimu wojskowego rządów Bakufu Tokugawa, czyli opartych na władzę militarną. My Tokugawów. Troszeczkę teraz wyprzedzamy fakty. Zaraz do tego przejdziemy. O drugim sezonie rozmawialiśmy w zasadzie. O drugim sezonie, tak. Już zaspoilerowaliśmy wszystkim, nie musicie państwo oglądać. W każdym razie zacznijmy jednak od początku. Głównym bohaterem, czy jednym z głównych bohaterów jest John Blackthorne. To oczywiście fikcyjny bohater, ale wzorowany na autentycznej postaci Williamie Adamsie. To jest angielski żeglarz, tak samo angielski marynarz, nawigator. Co o nim wiemy? Jakim cudem Anglik nagle znalazł się w Japonii? O Williamie Adamsie wiemy dużo. Urodził się w 1564 roku w hrabstwie Kent. Związał swoje losy z marynarką wojenną angielską jako bardzo młody człowiek, bo w 1588 roku już dowodził jednostką morską jakimś okrętem w czasie tej słynnej rozprawy angielskiej z Wielką Armadą Hiszpańską w roku 1588. Trochę się na wojaczce znał, ale nie za bardzo, bo ta jednostka, którą dowodził, to był taki statek zaopatrzeniowy, który te wielkie galeony pewnie zaopatrzał w broń i zapasy żywności. Później związał się z holenderską kompanią wschodnioindyjską i z nią wypłynął wielki rejs o charakterze handlowym. Oni mieli dopłynąć do zachodnich wybrzeży Ameryki Południowej, co się udało, ale też ich celem drugorzędnym, jeżeli tam nie uda się pozyskać wielu pożądanych surowców w Ameryce Południowej, to mieli próbować dopłynąć do Japonii. No i taką wyprawę przedsięwzięli, aczkolwiek dla większości załogi tego statku skończyło się to tragedią, bo po prostu zmarła załoga. On przeżył jako jeden pewnie z kilkunastu osób. Wylądował na wyspie Kyushu, w miejscowości Usuki, która dzisiaj jest takim małym miasteczkiem. W sumie w ekspedycji brało udział 5 statków, przy czym 4 z nich rozbiły się, zatonęły i tylko ten okręt Williama Adamsa dotarł do plaż Japonii, ale w opłakanym stanie. On się w serialu nazywa Erasmus, w rzeczywistości nazywał się Livde. To wszystko jest oczywiście oparte na prawdziwych wydarzeniach. Oczywiście to jest w serialu bardzo jaskrawo przedstawiany, tak, tam podkreśla w tej powieści, zdaje się też i w tym pierwszym serialu, brutalność, prawda, władz japońskich. Trzeba przyznać, że tak bardzo Japończycy ich brutalnie nie potraktowali, bo on zrobił w przeciągu kilku lat wielką karierę. Nie tylko William Adams został do zamku w Osace sprowadzony i nie tylko on się spotkał z Tokugawą Ieyasu, czyli z panem Toranagą, bo tam był jeszcze Jan Josten, Holender, który jednak takiej kariery jakoś nie zrobił. Tłumaczem Adams nie była ta piękna pani Noriko. Dama Noriko, tylko był pewien bardzo bogaty kupiec z Kyoto, Suminokura Ryoi, i takiego romansu pewnie nie było. Aczkolwiek William Adams miał żonę Japonkę, nie znamy jej z imienia i nazwiska. Jeżeli nie znamy, to wskazuje na to, że była to jednak kobieta z gminu,
ani nie szlachcianka, ani czyli córka samurajska, ani na pewno nie arystokratka z jakichś tam wysokich kręgów społecznych. Za to znamy imiona jego dzieci, tych japońskich. Jonathan i Susanna, zdaje się, on nadał im angielskie imiona. No właśnie, jak William Adams, a nasz serialowy Blackthorne pomagał Tokugawie, czy też no, w serialu Toranadze. Dla Toranagi na pewno cenne były działa z tego okrętu, ale też Blackthorne był cennym źródłem informacji o Europejczykach. Jest tam nawet taka scena, kiedy ten Anglik rysuje mapę świata przed Toranagą, dzieli go i mówi, że ta część jest dla Portugalczyków, ta część jest dla Hiszpanów. On oczywiście mówi tutaj o tak zwanym traktacie w Tordesillas. No myślę, że tutaj jako źródło I to może informacji. Być prawda. Kim jest William Adams? Jest Anglikaninem, Anglikiem, prawda? Zajadłym wrogiem. Raczej Hiszpanów niż Portugalczyków. Do katolików specjalną miłością nie pało, a wręcz pewnie nienawiścią, bo to jest okres jednak, Europa wchodzi w okres wojen religijnych. Więc mógł poinformować oczywiście o meandrach polityki europejskiej, podziałowi tych sił kolonialnych na świecie, co na pewno Tokugawie Ieyasu poszerzyło, panu Toranadze poszerzyło perspektywę. Jako pilot okrętów pewnie dysponował pewną wiedzą z zakresu kartografii, to się bardzo przydawało, jakąś wiedzą dotyczącą konstrukcji okrętów. Tutaj no, się dzielił po prostu taką japońskimi. Praktyczną wiedzą tak, z budowy okrętów z Japończykami. Na pewno. Czy on posiadał wielką wiedzę wojskową? No, nie był wojskowym w zasadzie. Tu się można zastanawiać, ale to jest też dobrze akurat w serialu podkreślone, bo on tam w pewnym momencie mówi, że on się nie zna na tej wojskowości. No, ale na tyle, ile się znał, naoglądał się bitew morskich. Pewnie jakąś wiedzę o tym, no, jak działa dział europejskie, posiadał. Zresztą jako człowiek inteligentny, no, może się sam nauczył, czy jakoś wykoncypował. Trafia w 1600 roku tak. Dokładnie do Japonii. I jaką on zostaje tą Japonię? To jest przełom XVI-XVII wieku, no bardzo ważny okres dla Japonii, okres zjednoczeniowy. Jaka była wtedy sytuacja polityczna? Co się w ogóle wtedy działo? To był czas wielkich przewartościowań. Pan feudalny Toyotomi Hideyoshi już zmarł. Rządzi w imieniu jego młodego syna, powołana przez niego Rada Pięciu Starszych. Jednym z tych starszych jest potężny pan Tokugawa Ieyasu, czyli pan Toranaga w naszym serialu. Jego domena jest w zasadzie bogatsza niż ta domena Toyotomiego Hideyoshi w rzeczywistości. I to chyba serial dobrze oddaje, ten konflikt między tą radą, tych czterech panów, których zostało, i Tokugawa Ieyasu, który jakby czuje taki, że to jest jego powołanie, on będzie następnym zjednoczycielem. Ale serial o jednej rzeczy, właściwie o dwóch rzeczach nie wspomina. Po pierwsze, równocześnie z tą Radą Pięciu była jeszcze jedna rada, złożona też z pięciu bugio, czyli pełnomocników. I ona jakby odpowiadała za administrację, ale też te dwie rady miały nawzajem się kontrolować. Ta rada starszych w zamierzeniu Hideyoshi to ci, którzy mieli decydować o całym kraju, a ci gobugio to mieli zarządzać domeną kanclerza Toyotomiego Hideyoshiego, a później jego synów, prowadzili różnego rodzaju gry polityczne, czasem bardzo brutalne. I to akurat serial dobrze oddaje. Oni się zdradzają nawzajem i tak wyglądała rzeczywistość Japonii XVI wieku. Permanentnej wojny domowej i wojny o supremację między wielkimi panami, no wcześniej Oda Nobunaga do takiej supremacji dążył i prawie ją osiągnął, później Toyotomi Hideyoshi, a zwycięsko wyszedł Tokugawa Ieyasu, który służył wcześniej i Odzie Nobunadze jako wasal i Toyotomiemu Hideyoshiemu. Zresztą jeden z tych zarządców domeny Toyotomiego rzucił wyzwanie Tokugawie Ieyasu pod Sekigaharą. A niech mi pan powie, gdzie w tym wszystkim jest cesarz? Bo w serialu właściwie jakby go nie było. Bo go prawie nie ma, oczywiście. Cesarz już wtedy w zasadzie tylko panuje. Nie ma wpływu politycznego, w zasadzie takiego bezpośredniego. I już Oda Nobunaga dąży do ograniczenia roli dworu cesarskiego. Cesarz ma panować, zajmować się kultywowaniem takiego dekorum państwowego. Podobnie myśli Toyotomi Hideyoshi, aczkolwiek on chętnie przyjmuje wszystkie proponowane mu przez dwór cesarski tytuły, ale Tokugawa, czyli pan Toranaga, podda dwór cesarski jeszcze ściślejszej kontroli i jeszcze bardziej uzależni dwór cesarski ekonomicznie od no, tej domeny siogunackiej, czyli od samego siebie. Tokugawa w takim najwyższym okresie prosperity, gdzie w XVII wieku mieli domenę, która przynosiła dochód 4 200 000 koku ryżu, a dwór cesarski miał domenę z nadania zresztą sioguna, która przynosiła dochód około 10 000 koku ryżu. Czyli dysproporcja była ogromna. Dwór cesarski poddano po prostu bardzo ścisłej kontroli. Tym trzem wielkorządcom oczywiście chodziło o otrzymywanie szeregu takich tytułów dworskich z kręgu tej arystokracji dworu cesarskiego i jakichś funkcji na dworze, ale to było tylko dekorum. Tak? Realnej władzy już wtedy cesarzowie w XVI wieku de facto nie sprawowali, nie byli bardzo aktywnymi aktorami. W tym wszystkim, w tej naprawdę napiętej sytuacji politycznej,
pojawiają się też Portugalczycy. Jaki oni mieli wpływ na to, co się działo w Japonii? No znaczący oczywiście, bo Portugalczycy dopływają do Japonii w 1543 roku i rozpoczynają różnego rodzaju działalność i handlową, ale także misyjną. No, na przełomie XVI i XVII wieku mamy bardzo wielu konwertytów z buddyzmu i Shinto na katolicyzm. Chrześcijaństwo staje się popularne w zasadzie, trzeba by powiedzieć. W Japonii mamy kilkaset świątyń. W szczytowym momencie 86 panów feudalnych, daimyo, jest chrześcijanami, więc no zmienia się w zasadzie są takie głębokie zmiany kulturowe. A niech mi pan powie, bo w Radzie Regencyjnej, w tej Radzie Pięciu, dwie osoby aż to chrześcijanie, oni się nawrócili. I czy chrześcijaństwo naprawdę mogło tak daleko zajść do tych najwyższych warstw? To jest chyba trochę przesada. Myślę, że w tej Gotairo chyba nie było chrześcijan, tak mi się wydaje. Pomniejsi panowie feudalni, ci, którzy nie mieli aż tak wielkiego wpływu na pejzaż polityczny Japonii przełomu XVI i XVII wieku, no to oczywiście w tej grupie było dużo chrześcijan, tak jak mówiłem, ich powiedzmy było wszystkich 200, no później to kowałowie to rozszerzyli, w szczytowym okresie to było 287 daimyo, no ale na przełomie było ich 200, może 200 kilkudziesięciu, no i w szczytowym momencie 85, zdaje się 6, to byli chrześcijanie, więc to była znacząca liczba. Aczkolwiek to nie ani Tokugawa Ieyasu, ani Oda Nobunaga, ani Toyotomi Hideyoshi chrześcijanami nie byli. Oda Nobunaga patrzył na nowe wyznanie bardzo przychylnym okiem, dlatego że uważał, że misje chrześcijańskie będą takim kontrapunktem dla niego, może się na nich oprzeć w swojej krucjacie przeciwko bardzo potężnym świątyniom buddyjskim, którym, prawda, dysponowały w zasadzie armiami prywatnymi, takimi świątynnymi. Już Toyotomi Hideyoshi krzywo patrzy na chrześcijan, a szczególnie na panów feudalnych chrześcijan, więc chyba by nikogo nie zapraszał do tej rady. No i Tokugawa Ieyasu także dziedziczy po nim taki krytyczny stosunek do chrześcijaństwa, co kończy się oczywiście wygnaniem, no i zakazaniem chrześcijaństwa, no i bardzo krwawą w latach 30. rozprawą z chrześcijanami, szlachtą chrześcijańską, który dokonuje Tokugawa Iemitsu, czyli wnuk naszego Ieyasu, i de facto jeszcze wcześniej wygnaniem Hiszpanów i na koniec także Anglików, czego już William Adams nie dożył, ale tak się stało w kilka lat po jego śmierci. W Japonii pozostali tylko z Europejczyków legalnie Portugalczycy, dysponujący faktorią handlową na wyspie Dejima, która sobie istnieje, ta wyspa do dzisiaj w zatoce, w mieście Nagasaki. Ale Portugalczycy nie tylko przywieźli za sobą wiarę, ale też coś, czego Japończycy wcześniej nie znali, czyli broń palną. Tak, arkebuzy, tą długą broń palną, bo zdaje się, że proch był znany w Japonii wcześniej. Tak, ale nie znali muszkietów i arkebuzów, takiej tak, broni. Tak, tak. Tej długiej broni precyzyjnej nie znano, zaczęto nią handlować. Oda Nobunaga ją bardzo cenił. Dzięki niej zapewne wygrał bitwę z Takedą Shingen pod Nagashino, która w 1575 roku, o ile dobrze pamiętam, która zdecydowała o jego, no przypieczętowała taki jego sukces polityczny. To była przełomowa bitwa w historii Japonii. Tak jest, zapewniła Odzie Nobunadze supremację, była taką kropką na D. Muszkiety, ale i też strategia tak zwanego kontrmarszu, którą tam zastosował. Jedna linia ładuje, druga strzela, sprawiło to, że odmienił pole bitew i strategię wojskową japońską. Tak, bo on wcielił w życie tak naprawdę europejską strategię na ziemiach, które po prostu takiej strategii nie znały. Nie znały, tak. Nie miały szans w ogóle poznać. Faktycznie ten muszkiet losy Japonii, no wpłynął na odmienił, to nie wiem, ale na pewno na nie wpłynął. Zresztą produkcją muszkietów zajęli się sami Japończycy bardzo szybko. Przejdźmy może teraz do kultury japońskiej, bo tutaj też jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, różnice w społeczeństwie. Bieda chłopów i struktura rodzinna z drugiej strony, która zapewnia jakąś harmonię. I to serial pokazuje dobrze. Ale co mnie bardzo uderzyło, to taki swoisty kult śmierci. I czy to nie jest jakby przesadzone? My o tym wspominaliśmy wcześniej, że to może być trochę przyjaskrawione. No myślę, że tak, bo pewnie tutaj autorzy książki, autorzy scenariusza, oni trochę tak zadziałali anachronicznie, bo oczywiście później w XVIII wieku, kiedy de facto w kraju panuje pokój, samurajowie zajmują się literaturą i wtedy właśnie powstaje te zręby tego kodeksu takiego szlacheckiego Bushido, tak, drogi samuraja, drogi wojownika, gdzie jest taki nacisk kładziony na powinności wasalne, na śmierć z wyboru,
czyli na ten akt seppuku, który ma zapewnić honor, czy ocalić honor szlachcicowi, wierność, prawda, aż do grobowej deski, czy w zasadzie do tego samobójstwa, która miała cechować wierność wobec pana feudalnego, która miała być tą naczelną cnotą samurajów. Ale my mówimy o końcu wieku XVI w zasadzie. No jest jakiś etos taki rycerski w Japonii niewątpliwie, no ale to nie jest jeszcze Bushido i myślę, że tutaj to jest trochę anachroniczne, to jest trochę wyolbrzymione, aczkolwiek oczywiście pojęcie śmierci i stosunek do samobójstwa samego w sobie będzie był i jest pewnie inny w Japonii i w Europie, no, zgodnie z takim buddyjskim podejściem do natury wszechrzeczy. I też no, samobójstwo nie było postrzegane jako taki akt jakiegoś bluźnierstwa, prawda, wystąpienie przeciwko majestatu boskiemu i absolutowi, no bo inna jest natura absolutu w takim pojęciu shintoistyczno-buddyjskim. Dokładnie, a poza takim kultem śmierci jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, czyli przydzielanie wdów do służenia innym mężom. W filmie widać, że żona zmarłego samuraja, pani Fuji, przepraszam, jeżeli przekręciłem, tak, zostaje, Fuji, nie, dokładnie, zostaje nawet konkubiną Blackthorna. Czy rzeczywiście wtedy oddano by wdowę po samuraju cudzoziemcowi? No, to jest mało prawdopodobne, tak myślę, bo to jednak była szlachcianka. No właśnie. Ona powinna po śmierci męża albo wrócić do swojej rodziny i wtedy, prawda, ojciec tej rodziny, czy głowa, no to jest jednak społeczeństwo takie mocno patriarchalne. I wtedy ojciec rodziny zadecydowałby o jej kolejnym zamążpójściu, no albo nie ma tego ojca rodziny, no to decydowałby pan feudalny, czyli w tym wypadku pan Toranaga, ale nie wydaje mi się, żeby tak lekką ręką szlachciankę oddał komuś tak sobie. Zwłaszcza, że mu tak na początku nie do końca ufał. No właśnie, tak od razu by się to nie wydarzyło. No o czym świadczy też fakt, że William Adams miał japońską żonę, przypominamy, mając w tym samym czasie żonę angielską, która została w hrabstwie Kent, ale nie była to szlachcianka, zapewne. O czym świadczy fakt, że nie znamy jej z imienia i nazwiska. No, po prostu do osób z gminu i do ich istotności społecznej nie przywiązywano tak wielkiej wagi. Więc to faktycznie troszkę mało jest to wiarygodne, aczkolwiek ciężko powiedzieć. No nie wydaje mi się jednak. Jeżeli to była żona istotnego wasala, który poległ w bitwie w dodatku i tak takie jej rozporządzanie jej osobą, no, byłoby chyba jednak nie na miejscu. To podsumujmy w takim razie. Shogun 2024. Najlepsza adaptacja powieści Jamesa Clavella, najbardziej w ogóle zbliżona do tych realiów panujących w Japonii na przełomie XVI-XVII wieku. Czy można by było lepiej to zrobić? Pewnie zawsze można by było lepiej zrobić, ale jest ciężko. No pewnie najlepsza. Nawet jeżeli dochodzi tutaj do różnego rodzaju zmian takich faktograficznych, ale one są nieuniknione, bo mamy jednak do czynienia z dziełem z przestrzeni kultury popularnej, ale nie z dziełem historiograficznym. To się ma oglądać i ma być popularne i było, więc sukces jest zapewniony. No to jednak twórcy starają się pozostać jakoś tak, jeżeli tu się pojawia tłumaczka, jakiś taki, no musi być wątek romansowy, to próbują być wierni duchowi epoki. No bo de facto był to tłumacz i był to, prawda, kupiec z Kyoto w sile wieku. Nie wiadomo, czy tak atrakcyjny dla Williama Adamsa, jak ta nasza postać serialowa. Może, co można byłoby zrobić? Pewnie jakieś tam są przekłamania różne takie scenograficzno kostiumologiczne, tam pan Toranaga często chodzi z takim mieczem katana, zapas wetkniętym, no raczej pod koniec XVI wieku wielki pan feudalny, no to raczej z takim długim mieczem taci by chodził. W ogóle by go nie wyjmował z pochwy, bo on nie, prawda, nie było od walki, tylko od strategii na rapciach. Ale w pewnym momencie, pamiętam jak to oglądałem, że tam w pewnym momencie chyba się producent zorientował, bo Toranaga dostaje miecz taci taki noszony na rapciach, a nie zapasem. To tak, jest miecz tak. dla szlachcica, który jeździ na koniu, tak? A to jest właśnie pan feudalny. Pan feudalny nie porusza się pieszo. Albo jest noszony, albo jeździ konno, bo jest przecież tym dowódcą militarnym, więc samuraj na koniu nosi miecz taci, a nie taki zapas wetknięty. No i przyroda, szczerze mówiąc, wygląda mało japońsko. Mam wrażenie takie lasy sosnowe. Nie wiem, gdzie ten serial był kręcony. Zdaje się, że w Kanadzie, ale nie w Japonii. No i to troszkę widać, że to jest inny rodzaj, inna przyroda po prostu. To tyle. No może trzeba byłoby nakręcić w Japonii. Zobaczymy, może drugi sezon będzie kręcony w Japonii. Dobrze. Tak. Moim i Państwa gościem był dr Jakub Karpoluk, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Do usłyszenia. A Państwa oczywiście zapraszam za tydzień.